Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałem opowiedzieć, co ostatnio robiłem ze swoim dziadkiem. Mój dziadek ma skończone 89 lat i zna się na tokarstwie. Ostatnio robiliśmy taki element z aluminium, z wałka aluminiowego. Tutaj dziura większa, wywiercona na odpowiednią głębokość. Tutaj otwór mniejszy. Dodatkowo tutaj stoczona część tego wałka, tak jak możecie zaobserwować. Oraz otwór w bocznej ściance z gwintem M5. Ten gwint to akurat ja robiłem. Pozostałe tutaj elementy i operacje wykonywał mój dziadek. Łącznie z planowaniem i toczeniem tego elementu. Do czego ma być ten element przede wszystkim? Widzicie, tutaj mam statyw. Porządny statyw Steam. Ma on udźwig do 25 kg, tak jak tutaj na naklejce jest napisane. 25 kg. Statyw aluminiowy. Ten statyw był kupiony na skupie złomu. Ktoś go po prostu wyrzucił i nie było tutaj góry odpowiedniej. Żadnego mocowania do kamery czy do mikrofonu. I dzięki wykonaniu tego elementu aluminiowego z litego metalu idealnie to pasuje. Zobaczcie. I tutaj ten otwór na śrubkę M5. Widzicie, jak to idealnie pasuje? Tu się opiera tą szerszą średnicą, która nie została stoczona. I grawitacja już trzyma to solidnie, to co położymy na wierzch tutaj tego statywu. Ja tą śrubkę teraz wykręcę i jeszcze Wam pokażę, o co chodzi z tym otworem w środku. Patrzcie, jak to fajnie jest spasowane. W ogóle tutaj luzu nie ma. Nic na boki nam nie będzie latać ani dudnić. Tutaj jest specjalnie taki otwór na śrubkę ze stali nierdzewnej, niemagnetyczna stal. Jest to śrubka z gwintem 1/4 cala. I jest to tak zrobione, żeby się to zmieściło tutaj i żeby sam ten gwint tutaj wychodził. I możemy sobie, ja teraz to muszę postawić, możemy sobie nakręcić albo takiego smanriga, czyli taki zawias, nazwijmy to, którym możemy czy tam kamerę, czy mikrofon, czy ramkę ze smartfonem pochylić sobie o odpowiedni kąt albo po prostu bezpośrednio zamocować na tym statywie kamerę. Tak to wygląda. Tutaj mam drugi statyw. Ten, który widzicie teraz, jest dedykowany pod ramię mikrofonowe, a ten będzie raczej pod kamerę. Dodatkowo tutaj mam taki adapter Saramonic, taką kartę dźwiękową, nazwijmy to, pod USB-C, którą przed chwilą odebrałem i która będzie recenzowana, testowana w kolejnych filmikach. Także ja Was pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnych filmików.